dzisiejszych czasach flagowce są świetne, ale cholernie drogie. Więc jeśli szukacie dobrego smartfona w przyzwoitej cenie, to Realme już dawno udowodniło, że nie trzeba wydawać milionów monet. Niedawno wypuścili dwa nowe średniaki, które mocno przyciągają wzrok. Szczególnie wersja w kolorze beżowym. Trzeba przyznać, że tym wyglądem Realme pozamiatało. Przed Państwem Realme 11 Pro i Realme 11 Pro Plus. Obydwa telefony są bliźniaczo podobne. Ja akurat do testów dostałem dwie różne wersje kolorystyczne, ale tak naprawdę zarówno podstawowy model, jak i ten z plusem występują w kolorze i czarnym, i beżowym. Czarna wersja jest wykonana z matowego plastiku. Jest dosyć śliska, ale przynajmniej nie zbiera odcisków po palcach. Zaś wersja beżowa to prawdziwy majstersztyk. Wykonana z wegańskiej skóry, bardzo przyjemnie leży w dłoni. Nie zauważyłem żadnych zabrudzeń czy otarć. Ale nie wiem, jak taki jasny materiał będzie wyglądał po kilku miesiącach użytkowania. Zestawy sprzedażowe wyglądają tak samo. Żółte pudełka w zestawach ładowarki, kabelki i przezroczyste etui. Poza budową obydwa smartfony mają identyczne rozmiary i wagę. Obydwa nie są wodoszczelne. Na dolnej krawędzi mamy slot na dwie karty SIM, USB-C i jeden z dwóch głośników. Drugi jest u góry. Warto zaznaczyć, że głośniki stereo mamy nie tylko w wersji z plusem, ale również w wersji podstawowej. Jakość dźwięku jest jak najbardziej w porządku. Może nie ma tam za wiele basu, ale jest czysto i donośnie. W tej półce cenowej oceniam głośniki na plus. Cała lewa strona jest pusta, a przyciski włączania i przyciski regulacji głośności znajdują się na prawej stronie. Z tyłu mamy wielki okrąg z obiektywami. Fajnie, że został umieszczony centralnie na środku. Dzięki temu smartfony nie bujają się na boki. Jedyna wizualna różnica jest taka, że wersja z plusem ma na aparacie napisy 200 megapikseli, a wersja bez plusa 100 megapikseli. Poza tym szczegółem różnic w wyglądzie nie ma. Obydwie jedenastki mają lekko zagięty ekran AMOLED o wielkości 6,7 cala i rozdzielczości Full HD z plusem. Jasność maksymalna mieści się poniżej 1000 nitów. Mogłoby być więcej, ale ogólnie nie jest źle. Do tego odświeżanie 120 Hz, Always On Display i czytnik linii papilarnych zaszyty w ekranie, który swoją drogą działa całkiem sprawnie. Warto też wspomnieć, że w obu modelach na start mamy przyklejoną folię ochronną na ekran. Ogólnie ekran należy ocenić na plus, bo wygląda naprawdę ładnie. W obydwóch modelach znajdziemy Androida 13 z nakładką Realme UI. Producent zapewnia dwie duże aktualizacje systemu i 3 lata poprawek bezpieczeństwa. O nakładce nie ma co się rozgadywać. Jest ona bogata, ma dużo opcji personalizacji, ale o tym mówiłem już wielokrotnie. To co mi się bardzo nie podoba, to to, że dostajemy całą masę preinstalowanych śmieci. Naliczyłem 13 gier i kilka innych mało potrzebnych aplikacji. Co razem daje gdzieś około 20 naprawdę niepotrzebnych śmieci. Realme, why? Rozumiem, jedna, dwie, trzy... gry, jakieś tam aplikacje, okej, ale nie k***a 20. Jeśli chodzi o baterię, to w obydwu smartfonach jest identyczna i wynosi 5000 mAh. No dobrze, ale ja już tu tak chwilę gadam, a tu na razie żadnych różnic. Więc czy one są identyczne? No nie. I w tym momencie podobieństwa się kończą i zaczynają różnice. Ładowarka. 11 Pro ma ładowarkę 67W. 11 Pro Plus ma ładowarkę 100W. Zatem w tańszym modelu naładowanie do pełna trwa jakieś 40 minut, a w droższym pół godziny. Na jednym ładowaniu energii spokojnie starczyło na jeden pełny dzień, a czasem nawet półtora dnia. W obu modelach zastosowano ten sam procesor MediaTek Dimensity 7050. Z tą różnicą, że model 11 Pro ma 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a wersja z plusem 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Wydajnościowo jest bardzo podobnie. Podczas codziennego użytku można jednak było zauważyć, że model droższy chodzi odrobinkę płynniej. Kluczową jednak różnicą między modelami jest aparat. To tu widać, za co głównie dopłacamy do wersji z plusem. W zwykłej wersji zestaw aparatów składa się z obiektywu głównego 100 megapikseli ze światłem f1.8 i optyczną stabilizacją, sensora głębi 2 megapikseli ze światłem f2.4 i aparatu do selfie 16 megapikseli ze światłem f2.5. Zaś w modelu z plusem mamy obiektyw główny 200 megapikseli ze światłem f1.7 i optyczną stabilizacją, szeroki kąt 8 megapikseli ze światłem f2.2 i kącie 112 stopni,
aparat do makro 2 megapiksele ze światłem f2.4 i aparat do selfie 32 megapiksele ze światłem f2.5. Nie będę się tu zagłębiać w szczegóły, generalnie producent chwali się większą szczegółowością obiektywu 200 megapikselowego. Łatwiej odczytać na przykład jakiś napis, jeśli zdjęcie robimy z większej odległości, mamy też większy zoom, ale ogólnie wygląd obrazka jest bardzo podobny. W codziennym użytkowaniu nie widać większych różnic. Jakość zdjęć jest bardzo podobna. Z jednej strony kolory są mocno podkręcone, czasem aż nienaturalnie. I to mimo wyłączonego AI. Z drugiej strony wielu użytkownikom może się taki efekt podobać. Na Instagrama fotki będą jak znalazł. Dużą różnicą jest brak szerokiego kąta w tańszym modelu. Trochę dziwne, bo na ogół smartfony w tej półce cenowej powinny mieć to w standardzie. Tryb portretowy całkiem nieźle rozmywa tło. Obiekt główny jest dobrze odseparowany, a przy selfiakach w wersji z plusem możemy dodatkowo wybrać szerszy lub węższy kadr. Do tego fotki z tego modelu są delikatnie bardziej szczegółowe. Selfie ogólnie wyglądają spoko. Gdy mamy mniej światła, tryb nocny robi co ma robić. Efekt może nie jest spektakularny, w końcu mówimy o smartfonach ze średniej półki, ale trochę rozjaśnia się sceneria i widać trochę więcej detali. Jeśli chodzi o filmy, to maksymalnie 4K i 30 klatek. Zarówno w jednym, jak i drugim modelu. Nie można się przełączać między obiektywami, jest optyczna stabilizacja, ale działa ona tylko w Full HD. Zatem wideo w 4K wypada dosyć przeciętnie. Podsumowując, Realme 11 i 11 Pro Plus to mega udane urządzenia. Może na start odrobinę za wysoko wycenione, no ale cóż, takie mamy czasy. Realme 11 to koszt niespełna 2000 zł, 11 Pro Plus to koszt zdecydowanie powyżej 2000 zł. Aktualne ceny umieszczam Wam w opisie pod filmem. Różnica między nimi to jest dokładnie 400 zł. Te 400 zł przekłada się w zasadzie na trzy różnice. Szybsze ładowanie 100 W kontra 67, więcej pamięci 12512 kontra 8256, no i aparat. Odrobinę lepsze zdjęcia, więcej megapikseli, obiektyw szerokokątny i to z grubsza tyle. Poza tym smartfony są bliźniaczo podobne. Bardzo często się zdarza, że producenci słabszą wersję wykastrują z dobrego ekranu, procesora, czy nawet wygląd i wielkość telefonu jest inna. A tu mam takie poczucie, że producent bardzo rozsądnie podszedł do tematu. Rozdzielił te dwa smartfony na tyle delikatnie, żebyśmy nie mieli poczucia, że kupujemy dużo gorszy smartfon w przypadku 11 Pro, a zarazem żebyśmy dobrze wiedzieli, w czym lepsza jest wersja z plusem. I tym oto akcentem kończymy materiał. Jak zawsze sekcja komentarzy jest dla Was. Dajcie znać, co myślicie o tych urządzeniach. Czy warto dopłacać 400 do wersji z plusem? Czekam na Wasze odpowiedzi. Z mojej strony będzie to już wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego.